właśnie. 18. Niezmienne stanowisko marszałka Sejmu w sprawie Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Panowie nie są posłami, mówi Szymon Hołownia. I dodaje, ich mandaty wygasły z mocy prawomocnego wyroku sądu. Jutro według zapowiedzi byli szefowie CBA chcą przyjść do Sejmu, bo uważają, że wciąż są posłami. To zrozumiałe, że Straż Marszałkowska wie, że nie powinni znajdować się na sali obrad i zakładam, że na tej sali się nie znajdą. Mają, jako byli posłowie, prawo do wyrobienia sobie takiej legitymacji byłego posła i senatora, która bez konieczności odwiedzania biura przepustek pozwala wchodzić na teren Sejmu. Odpowiada Hołownia. Takiej pewności w sprawie wygaśnięcia mandatów Kamińskiego i Wąsika nie ma Państwowa Komisja Wyborcza. Pyta pisemnie marszałka Sejmu, czy podtrzymuje swoją decyzję o obsadę mandatów po politykach PiSu. Przypomnijmy, po ułaskawieniu przez prezydenta obaj wyszli wczoraj z więzienia. A Donald Tusk mówi, sprawa Kamińskiego i Wąsika nie skończyła się, ona dopiero się zaczęła. Według premiera byli szefowie CBA powinni odpowiedzieć za aferę związaną z Pegasusem. Gdyby nie prezydent Duda, nie mogliby użyć Pegasusa przeciwko działaczom opozycji. Tusk przypomina, że Duda ułaskawił Kamińskiego i Wąsika w 2015 roku, wtedy według premiera nieprawidłowo. Obaj byli sądzeni za przekroczenie uprawnień w aferze gruntowej. Prezydent wydał akt łaski jeszcze przed prawomocnym wyrokiem. Marszałek województwa pomorskiego nie jest zdziwiony ustaleniami NIK-u w sprawie sprzedaży Lotosu Saudyjczykom. Według Najwyższej Izby Kontroli aktywa grupy Lotos sprzedano co najmniej o 5 miliardów złotych za tanio. Od początku mówiliśmy, że to niemożliwe, by rafineria była warta tyle, co wybudowanie dużego centrum handlowego, mówi Radiu Z Mieczysław Struk. Ja przypomnę tylko, że Sejmik Województwa Pomorskiego w tej sprawie zabierał głos. Kilkakrotnie marszałek województwa zabierał głos. Mówiliśmy o tym kilka lat temu, że te osoby, które będą uczestniczyć w tej transakcji, które pozbędą się poważnej części majątku narodowego i go wyprzedadzą, będą odpowiadać przed sądem. Pełny raport NIK-u ma się ukazać na początku lutego. Teraz 18:02 i goście Radia Z. Na rozmowę zapraszam Beata Rubecka. Zapraszam. Dobry wieczór bardzo. Naszym gościem jest Radosław Fogiel, były rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Żałuję, że były, no ale cóż, tak jest. Wiceszef Komisji Spraw Zagranicznych w Sejmie. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry. Cieszę się, że Państwo są z nami, bo zaczęliśmy prawie bez słuchaczy. Ale to często nam się zdarza rozmawiać jeszcze przed anteną. Ale na początek, Kamiński, Wąsik na wolności. Czy pojawią się jutro w Sejmie? Wszyscy posłowie powinni pojawić się na posiedzeniu Sejmu. Ale to nie są posłowie już. To bardzo interesujące. A skąd pani redaktor ma takie przekonanie? No jest kodeks wyborczy i do tego jeszcze w zestawieniu z konstytucją mówi o tym jasno. Z konstytucją? Tak. Wygaśnięcie mandatu posła następuje w przypadku utraty prawa wybieralności lub nieposiadania go w dniu wyborów. Utraty prawa wybieralności. I to jest clue. A artykuł 99 Konstytucji punkt 3 mówi, że wybraną do Sejmu lub Senatu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego. Dobre. A ma pani redaktor coś w tej Konstytucji o sprawie łaski i mam. No dobrze, ale... I w 2015 roku pan prezydent skorzystał z prawa łaski. Obaj panowie posiadali w dniu wyborów, jak słusznie pani redaktor zacytowała, bierne prawo wyborcze, zostali w październiku wybrani do Sejmu, wolą swoich wyborców i są posłami. I wczoraj potwierdził, że się pomylił generalnie, ponieważ zastosował prawo łaski po raz wtóry. Nic takiego nie potwierdził pan prezydent, skorzystał z innej procedury, właśnie po to, żeby nie dało mu się stawiać takich zarzutów, to rzecz pierwsza. Rzecz druga, zrobił to wyłącznie, jak podkreślał, z powodów humanitarnych, ponieważ obecna władza nielegalnie przetrzymywała w więzieniu obu panów posłów. Pan prezydent mógł zastosować ten akt łaski bezpośrednio odwołując się do konstytucji, a nie do kodeksu postępowania karnego. Zrobił to specjalnie. Chodziło roku. O to właśnie, żeby aktualną władzę obarczyć właśnie o to takim odium, że tacy są niehumanitarni. Ale wracam do pytania. Pani redaktor, pan prezydent, to właśnie czego przed chwilą pani od niego oczekiwała, zastosowania bezpośrednio konstytucji, dokonał tego w 2015 roku. Roma locuta, causa finita. A czy możemy już wrócić tu i teraz? Jest 24 stycznia 2024 roku. I panowie Kamiński, jak sądzę, szykują się do udziału w posiedzeniu Sejmu, bo są posłami na Sejm RP. Ale są zapowiedzi ze strony na przykład marszałka Hołowni, że zarekomenduje, żeby nie wydano im przepustek. To po pierwsze, to jaki tam w proszę, czapka niewidka będzie? Ale przepraszam, posłowie nie potrzebują przepustek do wejścia do Sejmu. Sam fakt sprawowania mandatu uprawnia posła do wejścia do Sejmu. Pan marszałek Hołownia nie robi nikomu żadnej łaski i przepustki, to on może czyli wystawiać rozumiem, że swoim do kolegom, tak? którzy rozumiem, z
że panu Prokopowi może wystawiać przepustkę, jak ten go będzie chciał odwiedzić w Sejmie. To aż takiego absurdu. No, ale to ja sprowadziłem do absurdu. Ale razie, ja mówię o jak to będzie, ale jak to będzie jutro wyglądało? W takim razie panowie przychodzą do Sejmu, chcą wejść głównym wejściem, nie mogą wejść, to co się wydarzy dalej? A dlaczego mają nie móc wejść? No bo nie są posłami. No, są posłami, pani redaktor. Aktualne szefostwo stoi stanowisko Sejmu, że nie są posłami. Ale nic mnie to nie interesuje. Przestańmy grać w tę fałszywą grę marszałka Hołowni i Platformy. Obaj panowie zostali ułaskawieni przez prezydenta zgodnie z prawem. Nie ma żadnych ograniczeń poza tymi, którzy zostali skazani przez Trybunał Stanu dla pana prezydenta w wykonywaniu prawa łaski. Może ona mieć również charakter abolicyjny. Nie jest nigdzie w Konstytucji. Proszę mi wskazać, jak pani redaktor ma tam otwartą Konstytucję, proszę mi wskazać przepis Konstytucji, który mówi, że akt łaski może się odnosić wyłącznie na przykład do zakończonego procesu i prawomocnego skazania. Nie ma na ten temat słowa. Proszę mi wskazać w Konstytucji jakąkolwiek procedurę weryfikacyjną czy odwoławczą do aktu łaski prezydenta. Nie ma na ten temat żadnego słowa. Pan ma swoje zdanie, zdecydowana większość autorytetów prawniczych ma inne zdanie. Pani redaktor, autorytety prawnicze nie są źródłem prawa. Źródłem prawa są, jest konstytucja ustawy. I konstytucja, ale nie ma do czego wracać. Ale jak to będzie wyglądać jutro? A pani mi mówi, że jeden rabin powie tak, a drugi rabin powie nie. No nie. Konstytucja mówi bardzo jasno. Dobrze, czyli rozumiem, że jutro po prostu panowie Wąsik i Kamiński będą chcieli wejść do Sejmu. Nie ma to tamto. Ja też będę chciał wejść do Sejmu, bo również będę chciał brać udział w posiedzeniu. Ale ich karty do głosowania są zablokowane. No to jest kolejne bezprawie marszałka, które zresztą próbował przykrócić Sąd Najwyższy. No pan marszałek, to, że łamie prawo, to jest rzecz inna i kiedyś poniesie za to odpowiedzialność, to do tego nie mam wątpliwości. Czyli jutro mogę dojść do jakichś przepychanek, do jakiejś awantury, rozumiem. Ale na pewno nie dojdzie do żadnej awantury z inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości. No a jeśli Straż Marszałkowska na przykład nie będzie chciała wpuścić panów posłów, to co wtedy? Straż Marszałkowska nie chce wpuścić posłów do Sejmu, to łamie prawo. No dobrze, i co wtedy się wydarzy dalej? Panowie po prostu powiedzą, no to w takim razie dziękujemy bardzo, będziemy się odwoływać. Ale dlaczego panowie mają tak powiedzieć? No nie wiem, będą w takim razie napierać? Gdybym nie próbowała nie wpuścić do Sejmu Straż Marszałkowska, czy dowolnego z moich kolegów posłów. Czyli powtórzą się sceny z tego, co było w TVP generalnie, kiedy posłowie Prawa i Sprawiedliwości wtargnęli z interwencją poselską i tam też się rozgrywały różne takie obrazki. Ale z interwencją poselską nigdzie się nie wtarga. Interwencję poselską przeprowadza się na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, no ale akurat I się po nocach tę interwencję poselską. Pani redaktor, jeżeli dochodzi do łamania prawa, a z tym mieliśmy do czynienia w mediach publicznych, no już chyba dzisiaj po decyzji sądu rejestrowego o odmowie wpisania tych uzurpatorów pana Sienkiewicza do KRS, a wcześniej po odmowie wpisania jego nowych zarządów i rad nadzorczych, chyba nikt nie ma wątpliwości, że dochodziło tam do łamania prawa. I tego oczekiwali od nas wyborcy. Interwencji wtedy, kiedy łamie się prawo. To, że pan Sienkiewicz łamie prawo pod osłoną nocy, to nie jest moja wina. I ja podejmuję interwencję wtedy, kiedy jest taka potrzeba, a nie czekam do rana. Od tej decyzji można się odwołać, złożyć zażalenie i wtedy o to będą decydować sądy. A panowie, jak się wyściskali na powitanie, to pan widział? Jak to się, bo przecież dzisiaj panowie byli również zaproszeni do pana prezydenta, przyszli oczywiście, no to widział pan to jakiś, powitanie? To też jest jakiś problem, że... Widział pan to powitanie, czy nie? No Pani redaktor jakoś ciągle stoi na stanowisku, że obu panom posłom nic nie wolno, więc wolę się upewnić, no czy również negatywne... Ale czy widział pan to przywitanie? Przekonanie ma pani co do ich obecności w Pałacu Prezydenckim. Czy widział pan to przywitanie? Jak się panu podobało? Ale przywitanie kogo? Pana prezydenta z byłymi ministrami. Nie oglądałem akurat. No to takie było, można powiedzieć, jakby pan prezydent witał synów marnotrawnych. A dlaczego synów marnotrawnych? No i tak się przytulali, po prostu. Ale przepraszam, przypowieść o synu marnotrawnym mówi coś zupełnie innego. To jest syn, który porzucił ojca, odszedł i zbłądził. Ministrowie Wąsik i Kamiński nigdy nie porzucili swoich idei, swoich wartości, tak jak walczyli o wolność w NZS-ie. Ale zostali skazani za przekroczenie uprawnień. Tak, za przekroczenie uprawnień, kiedy byli szefami CBA. Pani redaktor, zostali skazani... Sekundkę. To cytując panią sprzed dosłownie kilkudziesięciu sekund. To jest nieprawomocne i można się odwoływać, albo można wnioskować do prezydenta o ułaskawienie, bo jedyne skazanie, o jakim można mówić, to z 15 roku. I wówczas pan prezydent ich ułaskawił.
I na tym ta sprawa się kończy, widzi pani redaktor. Próbując mnie zajść z drugiej strony, sama pani wpada w swoje sidła. No nie, w żadne sidło nie wpadłam, dlatego że cały czas się tego upieracie, znaczy upieracie się przy swojej interpretacji. My nie upieramy się, to tak, konstytucja tak, się tak. upiera. No pani redaktor, konstytucja... Się ja się cieszę, że pani redaktor konstytucję czyta, bo nasi konkurenci polityczni uważali, że to jest jakaś linia odzieżowa i nosili ją głównie... na koszulkach, ale jeszcze należy ją stosować. I naprawdę, panie redaktor, to przecież to nie jest, że ja tu wymyślam coś, że ja panią redaktor próbuję uczyć prawa, bo to nie moja rola, ja nie jestem prawnikiem. Jeszcze by tego brakło, pan tutaj, ja przepraszam bardzo. No więc właśnie, my tutaj się nie uczymy nawzajem, tylko próbujemy się przekonać nawzajem. No więc właśnie mówię. Dobrze, pan stoi na swoim stanowisku. To jest sprawa tak oczywista, naprawdę. Ja wracając do to tego, ja tylko powiem, rzekomego że jest, braku prawa... że jest sondaż, z którego wynika, tak już podsumowując ten wątek, sondaż dla Wirtualnej Polski, z którego wynika, że prawie 60% Polaków uważa, że nie powinni panowie już uczestniczyć w obradach Sejmów jako parlamentarzyści. I tutaj postawię pauzę. To nie znaczy, że się żegnamy. Jesteśmy na Facebooku, na Radiu ZPL, na YouTubie, więc proszę... A, na Twitterze jeszcze. Więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam. To jest gość Radia Z. I przypomnę, że gościem Radia Z jest poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceszef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, Radosław Fogiel. Jeśli pan chciał coś jeszcze dopowiedzieć, bardzo proszę. Tak, chciałem zaapelować, żebyśmy się nie rozśmieszali, bo pani redaktor, z całym szacunkiem z całym szacunkiem dla sondaży, dla badaczy, dla sondażowni, dla respondentów, to nie sondaż dla Wirtualnej Polski, czy dowolnej innej, czy dowolnego innego medium decyduje o tym, czy ktoś ma prawo zasiadać w parlamencie, czy nie. Decyduje o tym coś dużo ważniejszego niż sondaż. Wyborcy. I wybory, pani redaktor. Jest wiadoma procedura, w jaki sposób zostaje się w Polsce parlamentarzystą i sondaże o tym nie decydują. Czyli pana zdanie jest takie i waszej partii, że aktualna władza łamie prawo w ten sposób i będziecie to egzekwować. Rozumiem, że panowie przychodzą do Sejmu, będą starali się głosować. A co z tego wyniknie? Czytam, że trzeba przygotować popcorn, że będzie się działo. Generalnie, że jesteście przygotowani na każdy ze scenariuszy. Obecna władza łamie prawo w wielu aspektach, począwszy od pierwszych dni funkcjonowania rządu. Nielegalne, niezgodne z ustawą odwołanie szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego przez Donalda Tuska. Następnie niezgodne z prawem, ustawą o PAP-ie, ustawą o RTV i ustawą o Radzie Mediów Narodowych, powołanie nowych pseudozarządów i pseudorad nadzorczych przez ministra Sienkiewicza. Następnie niezgodne z ustawą o RTV i ustawą o PAP, ogłoszenie stanu likwidacji mediów publicznych, które spółki, które są powołane ustawą, nie mogą być likwidowane na podstawie KSH. Do tego jeszcze jest możliwość, że jest to czynność pozorna. Wczoraj się wysypała pani wiceminister Eichardt, mówiąc, że proces likwidacji wcale nie musi prowadzić do likwidacji. No, czy zgodnie z prawem właśnie celem procesu likwidacyjnego jest likwidacja. Jest potem nie, upadłość. Prawo upadłościowe to jest zupełnie inna kategoria. Podobnie jak prawo restrukturyzacyjne. No właśnie rządzący bardzo często tym żonglują, a to są zupełnie inne kwestie. Wracając do łamania prawa przez obecną koalicję rządzącą. Złamanie prawa, próba udawania, że nie istnieje prokurator krajowy. No dobrze, to w takim razie, skoro widzicie, że waszym zdaniem aktualna władza... Ja tak mogę wyliczać, a minął lekko ponad miesiąc tego rządu, a ja mogę wyliczać i wyliczać. No dobrze, to w takim razie jak zamierzacie postawić temu tamę? Tamą musi być odsunięcie tych ludzi od władzy, a tego dokonują... Czyli przedterminowe wybory, tak? Nie wiem, czy przedterminowe, czy terminowe, czy bardzo szybkie, no... Ale no to jak? To jak ich teraz odsunąć od władzy? No, pani redaktor, przede wszystkim rolą opozycji jest nagłaśnianie tego typu spraw, jest tam, gdzie to jest potrzebne, składanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa i komunikacja z wyborcami. Zmieniać władzę, wbrew temu, co się wydawało niektórym, że może to zagranica robić, zmieniać władzę w Polsce mogą wyłącznie wyborcy. Naszą rolą jest wyborców do tego przekonywać, że jest konieczna. No to macie kolejne 4 lata, żeby ich przekonywać. Pytanie od słuchacza. Czy żona każdego z więźniów osadzonych w zakładach karnych na terenie Polski może liczyć, czy też żony mogą liczyć na spotkanie z prezydentem i wszczęcie procedury ułaskawienia?
wnioskować do prezydenta o wszczęcie procedury ułaskawienia może każdy obywatel Polski. Ale w takim tempie, takim ekstraordynaryjnym. Jak sądzę, dziesiątki... Nie no, ja sądzę, że dziesiątki tysięcy takich... Jakoś nie przesadzmy, żeby pan prezydent wystąpił z kogokolwiek żoną, kogokolwiek na konferencji prasowej. Dobrze, ale to jest druga część mojej odpowiedzi. Tylko po pierwsze, bo zakładam z taką wiarą, że to pytanie jest pytaniem wynikającym z autentycznego zainteresowania. Być może, nie wiem, być może pisze to żona jakiegoś osadzonego. No więc jeżeli taka jest sytuacja, to tak, każdy może wystąpić do pana prezydenta z wnioskiem o procedurę ułaskawieniową i takich wniosków, jak sądzę, wpływają setki, jeśli nie tysiące. Czy może liczyć na spotkanie z prezydentem? To już pan prezydent decyduje, z kim się spotyka. Czyli nie każda. A druga sprawa jest taka, że jednak to jest element tej szerszej narracji twierdzenia, że panowie byli osadzeni, byli w więzieniu zgodnie z prawem. Nie, oni tam nie byli zgodnie z prawem. To była sytuacja ekstraordynaryjna i jeżeli ktoś udaje, że tego nie rozumie, no to zaczynam wątpić w jego dobrą wolę, bo oni byli nielegalnie przetrzymywani w więzieniu posłowie. Nielegalnie przez policję zagarnięci z Pałacu Prezydenckiego. W tej sprawie zresztą toczy się już śledztwo prokuratury. To może zresztą wyjaśniać... Wyrok wskazujący. Jaki wyrok? Przecież jeszcze wyrok wskazujący na ten z grudnia 2023 roku. Nie ma takiego wyroku. Jedyny jaki zapadł to w 2015... A ten, który zapadł, to co to było w takim razie? Powtarzam, jedyna sytuacja, mówiłem to kilka minut no temu. Dobrze, to, jedyna tak, sytuacja, to było, że sąd się zebrał i to była jakaś farsa sądowa. Tak po prostu to była jakaś farsa sądowa, bo nie można kontynuować procesu w sytuacji, kiedy prezydent ułaskawił. Sąd najwyższy uznał inaczej. Nie ma takiej decyzji Sądu Najwyższego. Jest to świadczenie zgromadzenia siedmiu sędziów Sądu Najwyższego. Ale proszę mi wskazać podstawę rozumiem, prawną. Sędziów Sądu Najwyższego nie jest emanacją Sądu Najwyższego, rozumiem, tak? Co znaczy emanacją? Jacyś uzurpatorzy, tak? Nie, sąd nie funkcjonuje ale przez ten siedmiosobowy skład, rozumiem, że to jacyś uzurpatorzy redaktor, byli, tak? Sąd nie funkcjonuje przez swoje emanacje. No to źle się wyraziłem. Sąd działa ale, no na tak, podstawie... Ale pan podważa, że kwestionuje decyzję tych siedmiu... Pani składu. Redaktor, artykuł 7 bodajże Konstytucji. Każda instytucja publiczna, każda władza publiczna musi działać w granicach i na podstawie prawa. Jedna z podstawowych zasad państwa prawnego. Proszę mi wskazać przepis prawa, na podstawie którego jakakolwiek konfiguracja w Sądzie Najwyższym ma prawo oceniać, czy pan prezydent zastosował, czy nie zastosował, czy słusznie, czy niesłusznie zastosował prawo łaski. Na podstawie i w granicach prawa. To nie jest tak, że dowolna grupa dowolnych sędziów zbierze się, to nie jest trybunałokracja, czy sędziokracja, że może się zebrać kilku sędziów i orzeknął sobie w swoim mniemaniu o dowolnej sprawie. Jak się zbierze trzech sędziów i powie, że pani redaktor nie może chodzić w różowym żakiecie, to nie jest to obowiązująca panią redaktor decyzja. Oni muszą działać na podstawie przepisów prawa. Nie ma w konstytucji... Prowadza pan do absurdu, oczywiście trochę. Nie ma w konstytucji żadnej podstawy, która komukolwiek dawałaby możliwość oceny, czy weryfikacji, czy odwoływania prawa łaski przez pana kolejne prezydenta. Pytanie. Co więcej, ale co więcej, istniał w tej sprawie spór kompetencyjny między właśnie Sądem Najwyższym a Urzędem Prezydenta, i zgodnie z konstytucją, do której tak się chętnie dzisiaj odwołujemy, do rozstrzygania sporów kompetencyjnych między organami państwa powołany jest Trybunał Konstytucyjny. I Trybunał Konstytucyjny kilkukrotnie gdzie również w tej sprawie orzekał. Gdzie zasiadają sędziowie dublerzy, w związku z tym wyroki tym podejmowane... Nie istnieje kategoria czegoś takiego jak sędzia dubler. Tak samo jak nie istnieje, jak nie istnieje żaden neo-KRS, a najlepszym tego dowodem... No ale bardzo chętnie na przykład mówicie o neo-TVP, jak mówicie, no więc generalnie wiadomo, pani że jest redaktor, pewne... bo no ale przepraszam bardzo, w przypadku NeoTVP mamy decyzję sądu rejestrowego odmawiającego najpierw wpisania nowych władz do rejestru, a później odmawiającego wpisania tego likwidatora. No tutaj mamy dokładnie wszystko wyłuszczone. Wracając do, jest kolejne pytanie. Co się jeszcze muszę wydać, żeby pańska formacja polityczna zrozumiała, że straciliście władzę? Drogi słuchaczu, czy droga Andrzej, słuchaczko, drogi Andrzej. Słuchaczu, panie Andrzeju.
Jak prezydent. Zaskoczę może pana, ale my doskonale wiemy, jaki jest wyrok wyborców, wiemy, jaki jest wynik wyborów. Uzyskaliśmy największe poparcie, co nie przełożyło się na stworzenie większości parlamentarnej. To jest sytuacja dwutygodniowa, okazało się, że nie ma większości w Sejmie. To jest sytuacja naturalna, ale nie jest sytuacją naturalną, kiedy nowa większość łamie prawo. Wspominałem o tym kilka minut temu. I z tym się nigdy nie pogodzimy. To nie jest kwestia tego, że my mamy jakiś problem z wynikiem wyborów, bo my go akceptujemy. Podobnie jak uznała to Izba Spraw Nadzwyczajnych Sądu Najwyższego. Izba kwestionowana przez obecną władzę w innych sprawach. To jeżeli oni kwestionują tę izbę, która orzekała o ważności wyborów, to rozumiem, że pan Hołownia w swoim przekonaniu nie jest marszałkiem. Ale chodzi o Izbę Kontroli Nadzwyczajnej, tak? Izba Kontroli Nadzwyczajnej, no tak, to która orzekała o tym, czy wybory były ważne. No również... Albo ją szanujemy, albo jej nie szanujemy, no, prawda? No ale również ustawodawstwo unijne stwierdziło, że no, jest to dla ustawodawstwa. Izba kwestionowana jej legalność. Czyli pani zdaniem... ja tylko mówię, jak to wygląda. No ale to pewnie. Idąc tym tokiem rozumowania, to należałoby uznać, że prawodawstwo unijne stwierdza, że marszałek Sejmu nie jest marszałkiem Sejmu, no bo izba, która stwierdzała o ważności wyborów, no nie jest właściwa. No nie, no to jednak chyba... Znaczy dobrze, pani redaktor, zostawmy to ustawodawstwo unijne, bo sprawa jest jasna, mówili o tym wielokrotnie prawnicy zajmujący się prawem traktatowym. Sąd wspomniał o tym nawet TSUE w ostatnim swoim wyroku w innej sprawie, w sprawie pytań prejudycjalnych. Nie jest w ogóle, nie mają sądy europejskie żadnej kompetencji oceniania sądów w Polsce, jeżeli te sprawy nie dotyczą rzeczy uregulowanych w traktatach. W żaden sposób wybory albo wygaszanie mandatów czyichkolwiek nie jest uregulowane w traktatach unijnych, więc żadne orzeczenia sądów europejskich w tej sprawie nie dotyczą Sądu Najwyższego. Ale skoro mówimy o wymiarze sprawiedliwości, wicepremier Kosiniak-Kamysz zaproponował, że władza przedstawi takie propozycje zmian w konstytucji w kontekście naprawy wymiaru sprawiedliwości. Czy wy będziecie uczestniczyć w tych pracach? Czy będziecie ciekawi tego, co tam jest zawarte generalnie i czy przyłożycie do tego rękę? Ale konstytucji nie trzeba zmieniać, wystarczy ją stosować. A na dobry początek przeczytać. Czyli ja zaapeluję, generalnie żadnych zmian nie poprzecie. Ja zaapeluję do rządzących, do pana Kosiniaka-Kamysza, do innych wicepremierów. Przeczytajcie konstytucję, zacznijcie ją stosować, przestańcie łamać prawo. Czyli zmiany nie są konieczne, tak? Nie ma potrzeby zmieniać konstytucji, należy jej przestrzegać. To jest podstawowa kwestia. I jeszcze ostatnie zdanie, odpowiadając naszemu słuchaczowi, więc powtarzam. Wynik wyborów to jedno i oczywiście jest, że go akceptujemy. I akceptujemy naturalną rzecz w demokracji, prawo większości parlamentarnej do rządzenia. Jak się rządzi? Za pomocą ustaw. Niech oni zaczną uchwalać te ustawy, a nie na rympał za pomocą rozwiązań siłowych. No, słyszymy w mediach, że właśnie trwa próba siłowego dostania się do gabinetu prokuratora krajowego. No, byłego prokuratora krajowego Dariusza Barskiego. Nie, obecnego Dariusza Barskiego. No, odwołał go jednak minister Bodnar. Nie mógł go odwołać bez zgody prezydenta. Jest to zapisane w ustawie. Pisemna zgoda prezydenta jest potrzebna do odwołania prokuratora krajowego. Ustawa o prokuraturze, którą zmieścicie pod koniec rzutem na taśmę, generalnie właśnie, żeby zabetonować ten układ. Co to znaczy zabetonować no układ? Tak, po no prostu żeby, zostały żeby wprowadzone prokuratora przepisy. Prokuratora krajowego nie można było odwołać bez zgody prezydenta. Tak, no, słyszałam wypowiedź taka, na przykład profesora Piotrowskiego. Tak, rzeczywiście słyszałam taką wypowiedź profesora Piotrowskiego, który wyraźnie powiedział, że nie ma w ogóle takiej instytucji jak PO-K prokuratora krajowego. No, ale nie, no bo pani redaktor mówi, że odwołał. No kiedy mówię, że nie odwołał, bo ustawa przewiduje inaczej, to ale pani mówi, że pani się ustawa że... nie podoba. Ale dokończę, dobrze? Ale jest taka ustawa, czy nie jest tak? Czy nie ma takiej ustawy? Jest taka ustawa. Więc i wracamy do tego, co mówiłem przed sekundą. Jeżeli obecnej większości nie podoba się ta ustawa, to od tego zmienić. Jest większość sejmowa, żeby ją zmieniała. Jest zasadnicza różnica między tylko można podejrzewać, domniemywać, że pan prezydent jej nie podpisze. Między wywalaniem z kopa drzwi do gabinetu prokuratora krajowego, a zmianą ustawy o prokuraturze. Jest różnica? Ale sądzi pan, że to tak wygląda, że ktoś tam przed... Obrazowo opisałem siłowe wejście, dobrze? Jest różnica między siłowym wejściem do gabinetu, a zmianą ustawy? A jest, jak pan prezydent... co pan prezydent zrobi, to może najpierw trzeba z nim porozmawiać, może trzeba przyjąć ustawę i wtedy zobaczyć. Bo pan prezydent w swoim orędziu do parlamentu, kiedy mieliśmy pierwsze posiedzenie Sejmu, jasno powiedział, że proszę go nie traktować jako
wytrycha, czy jako usprawiedliwienia dla podejmowania lub nie podejmowania konkretnych działań. I myślę, że pan prezydent dobrą wolę swoją wykazał na przykład w przypadku ustawy o in vitro. Mówił jasno. Nie jest w przypadku nie jest ustawy okołobudżetowej tego... już tej dobrej woli nie było. Sekundkę. Mówił jasno. Nie było. Nie jest zwolennikiem tego rozwiązania, ale zaakceptował decyzję Polaków, że taka, a nie inna jest większość sejmowa i podpisał tę ustawę. Więc... Za tą ustawę okołobudżetową, która mogła przyznać pieniądze na TVP, to już niestety zawetował. Powiedział, no ale przecież ma prawo wetować, przepraszam no, bardzo. Ale i wyjaśnił to chyba bardzo, no. bardzo w sposób bardzo klarowny z uwagi na nielegalne działania wobec mediów publicznych. I teraz... No, chyba już ustaliliśmy, że są nielegalne, skoro jest odmowa wpisów do rejestru. No i co z tym zrobicie w takim razie? No powtarzam, my zawsze działamy na podstawie prawa. No dobrze, tak ale, jak co, prawo ale co w tym konkretnie, w tej konkretnej sprawie zrobicie? W tej konkretnej sprawie my złożyliśmy już zawiadomienia do prokuratury, co również moim zdaniem jest przyczyną tego, że właśnie próbuje minister Bodnar siłowo przejąć prokuraturę, bo boi się, że zostały wszczęte postępowania wobec jego działań, wobec działań pana ministra Sienkiewicza. Dlatego właśnie próbują na rympał ze złamaniem prawa przejmować prokuraturę. I na tym polega kohabitacja. Z panem prezydentem obecna większość musi się dogadać. Gdyby Polacy chcieli, żeby oni mieli władzę pozbawioną żadnych hamulców i żadnych bezpieczników, to by im wybrali Trzaskowskiego w 2020 roku. Ale Polacy tego nie uczynili. Więc należy się z werdyktem wyborców liczyć. No, te wybory nie do końca były równe w 2020 roku, jeśli można powiedzieć. Przepraszam bardzo, jak to nie były równe? No jak, no generalnie, a co się wtedy działo w mediach narodowych? Co się wtedy mediach w różnych mediach działy się... No, ale tam się działy już wyjątkowe rzeczy, generalnie wszystko... Wszędzie była relacjonowana kampania. No tak, no pamiętam pytania do prezydenta. Co jeszcze można zrobić, żeby pan wygrał? No, no pamiętam. Pytanie to chyba o... pani redaktor myli TVP z 2015 roku. Nie. Pytanie od kolegów z programu. Czy tak naprawdę, czym tak naprawdę zajmuje się wiceszef Komisji Spraw Zagranicznych? Całe prezydium wspólnie kieruje pracami komisji. Wiceszef komisji zastępuje przewodniczącego, kiedy ten nie może prowadzić komisji. Przewodniczący komisji może delegować część zadań wiceprzewodniczącym komisji. No, tak jak w każdym ciele kolegialnym, w którym istnieje przewodniczący i prezydium. Mniej więcej podobnie to wygląda. Są jakieś delegacje zagraniczne? Są. Sejmu, wyjazdy zagraniczne sejmu, w ramach... No oczywiście, że są w ramach dyplomacji parlamentarnej. Dobrze, a jest jakiś dodatek funkcyjny dla takiego wiceszefa Komisji Spraw Zagranicznych? Wszyscy marszałkowie, wicemarszałkowie, szefowie i wiceprzewodniczący komisji otrzymują z tego tytułu dodatkowy. A jaki jest mniej więcej taki rząd wielkości tego dodatku? Nie pamiętam w tym momencie, bo to jest określone w regulaminie Sejmu procentowo. Tam jest bodajże 15%, jeżeli mnie pamięć nie myli. 15% od całości czy od podstawy? Jak to jest? 15% od 15% czego? Uposażenia, ale powtarzam. Okay. Musiałbym sprawdzić, bo nie chciałbym wprowadzić w błąd. Kolejne pytanie. Przepraszam bardzo. Dzień dobry. To jest od słuchacza. Ponieważ konsekwentnie o panu ministrze Sienkiewiczu używa pan określenia podpułkownik, to czy do pana można mówić, oj no takie, to jest czeladnik. Pozdrawiam. Jak ktoś chce, ja mam się komuś trącać, jak ktoś chce o mnie mówić, nie chce mówić, jak chce. No, pan minister Sienkiewicz jest podpułkownikiem UOP-u. No, takie są prawdy. Ale czy według pana to jest jakiś powód do wstydu? Dlaczego powód do wstydu? No nie wiem, bo jednak jak mówicie o Sienkiewiczu, to jednak mówicie to bardzo często, że to jest podpułkownik, czy też pułkownik, jakby to była jakaś skaza na życiorysie. No nie, no jest to fakt. Jest podpułkownikiem służb. A mówicie? No bo uważamy, że warto, żeby Polacy wiedzieli, że jednak... coś, co jest pewną rzadkością w demokracji, to znaczy, że podpułkownik służb zajmuje się mediami czy kulturą w Polsce się no, ale czy to jest dzieje. Jakaś skaza na życiorysie, że ktoś na przykład tworzył służby nowego państwa po 89 no, roku, Urząd Ochrony Państwa? Ale przecież, przepraszam bardzo, no, czy ja twierdzę, że to jest skaza na życiorysie? Mówię, że nie, no, że po prostu raczej nie jest przyjęte w demokracjach, że oficerowie służb zajmują się mediami, a co do złośliwostek naszego słuchacza. Cóż, no ja mogę tylko powiedzieć, że ja akurat jestem dumny, że moja rodzina już od 114 lat prowadzi firmę rodzinną w moim rodzinnym mieście Radomiu. Biznes się kręci. W ramach
rodzinnej tradycji, każdy, czy ja, czy mój brat, czy mój ojciec, czy mój stryj, czy mój dziadek, wszyscy mieliśmy tytuły rzemieślnicze. Jest to po prostu element tradycji i tyle. Czy zazdrości pan zarobków gwiazdom TVP za czasów waszych rządów? Ja staram się nikomu nie zazdrościć. No, oczywiście pewnie nigdy się nie udaje w 100%. No ale zarobki, przyzna pan, były imponujące. Podobnie jak były imponujące zarobki gwiazd TVP. Przed 2015 roku wszyscy słyszeliśmy o grubych milionach, które TVP płaciło firmie Tomasza Lisa. Mhm. Ja uważam, a komentatorom też płacono? Nie słyszałam. Wie pani, ja parę razy coś komentowałem w różnych mediach, w żadnych mi nie zapłacono. No panu nie, ale ja mówię, nie boleję z tego powodu. Proszę nie udawać, że pan nie wie, o czym mówię generalnie. No przecież to są oficjalne doniesienia. Ale każde media sobie podejmują swoje decyzje co do współpracowników. Ale czy prezes TVP to powinien zarobić w ciągu tych lat, kiedy był prezesem TVP 4,5 miliona? Serio? Znaczy ja powiem tak, z mojego punktu widzenia, i to nie jako posła, tylko zwykłego człowieka, zarobki w mediach w ogóle są horrendalnie wysokie i być może nie powinny być tak wysokie. Ale rozpatrujmy to. Jeśli to jest prywatny nadawca, jeśli on uważa, że komuś trzeba tyle zapłacić, to nie płaci. Ale mówimy teraz o państwowych pieniądzach, o publicznych pieniądzach z budżetu państwa. No, tym super, bardziej, świetnie, że... tylko w takim razie, no, jeżeli pani używa tego argumentu, że jak prywatny nadawca sobie chce, to niech płaci, pełna zgoda. Jak chce, to niech sobie płaci. Tylko, że i prywatny nadawca, i media publiczne nie funkcjonują w próżni, tylko funkcjonują w tym samym rynku. Na tym samym rynku. A, czyli powinno być taki sam, rozumiem. Nie taki sam. Ale podobne, no, wiadomo, podobna pula wynagrodzeń, Wiadomo, rozumiem, tak? Że to na siebie jakoś wpływa. Wiadomo, że na przepływy, na przykład dziennikarskie, pieniądze mogą mieć wpływ. Mogą mieć znaczenie, no, jak najbardziej. Ja bardzo chętnie mogę o tym debatować, tylko właśnie rozmawiajmy w ten sposób, systemowo, a nie na zasadzie, że a ten tyle, a tamten tyle. Bo pani Beata Tadla też zarabiała bardzo dużo za swoich czasów w TVP, podobnie Tomasz Lis, podobnie zarabiali dziennikarze, ci najwięksi niedawno. Ja powtarzam, z mojego punktu widzenia są kwoty nieosiągalne, no ale ja poszedłem w politykę, a nie w dziennikarstwo, więc nie mam jeszcze czego jedno powodu pytanie do nikogo wyrzutów. Premier Morawiecki zapowiadał niedawno, że w styczniu powstanie zespół pracy państwowej. Kiedy wreszcie to nastąpi i kiedy wreszcie PiS zacznie być opozycją pełną rewolucyjnych pomysłów jak w latach 2014 i 2015? Czy może czas pożegnać starą gwardię? Przepraszam, byliśmy opozycją pełną rewolucyjnych pomysłów i w latach 2001-2005 i 2007-2015. No dobrze, to skupmy się, kiedy powstanie ten zespół pracy państwowej. Zespół pracy państwowej, to pewnie trzeba zapytać pana premiera, ale jak byłego sądzę, premiera? Jak sądzę, ale używa się jednak zwyczajowo tytułu premier, a nie uważam, były to jest premier. To jest trochę na wyrost, no ale dobrze, niech będzie. Sądzę, że już trwają prace jakieś takie techniczne wyłącznie, żeby ten zespół zaczął w pełni funkcjonować. I my oczywiście będziemy prezentować wiele rozwiązań. Znaczy będziemy robić wszystko, co jest rolą opozycji. Będziemy rozliczać rządzących, będziemy wskazywać, gdzie kłamią, gdzie nie dotrzymali obietnic. Będziemy przedstawiać własne rozwiązania. No tylko, drogi słuchaczu czy słuchaczko, w tym momencie musimy się niestety również zajmować tym, o czym mówimy przez pół programu, czyli łamaniem prawa przez obecnie rządzących. I to również jest w sferze naszych zainteresowań, bo to jest nasz obowiązek jako polskich polityków. No dobrze, ale będziecie jeszcze alarmować jakieś instytucje europejskie? Co prawda mówiliście, że alarmowanie instytucji europejskich to jest donoszenie na własny kraj, no ale czy na przykład w tej sytuacji, skoro uważacie, że aktualna władza no, już przekroczyła wszelkie granice i wszelkie bariery, no to co z tym zrobić? Ja uważam, że w pierwszej kolejności w Polsce powinni rządzić się polscy obywatele. To rzecz chyba oczywista i dlatego mówiłem kilka minut temu, że decyzje no i polscy obywatele należą zdecydowali, że jednak większość powierzyli byłej opozycji, a teraz aktualnej władzy. Tak, a naszą rolą jest pokazywać, co ta aktualna władza robi. I bardzo jestem ciekaw, a nawet mogę powiedzieć, że znam kilka odpowiedzi z napotkanych ludzi, chociażby na marszu 11 stycznia, którzy mówią, że nie głosowali na PiS, ale nie głosowali też na takie działania obecnej władzy. Bo wie pani redaktor, no mówienie, ludzie tak wybrali. No to trochę tak, jakby pani mówiła, że są sami sobie winni. Ludzie głosowali w najlepszym przekonaniu, że każda władza, na którą głosują, będzie działać zgodnie z prawem. A tu się okazuje, minął miesiąc i tego gwałcenia konstytucji, gwałcenia prawa jest
no, są niewyobrażalne ilości. No to pytam, czy będziecie alarmować w takim razie instytucje międzynarodowe? W kwestiach, które leżą do kompetencji dowolnych instytucji, być może tak, ale no nie będziemy na pewno robić takich szopek, jakie wyczyniali nasi poprzednicy. Już abstrahując od tego, że cała ta ich narracja o rzekomym łamaniu prawa i praworządności była wyssana z dużego i to dość brudnego palca. No dopiero dzisiaj widzimy, na czym polega brak praworządności. No próba usuwania mediów, zarządów mediów publicznych na podstawie uchwały Sejmu, która nie jest źródłem prawa, no oni tę uchwałę wpisali w notarialny protokół zwołanych rzekomo walnych zgromadzeń i później rad nadzorczych nowych mediów, jako podstawę prawną. No przecież to jest gwałt na jakimkolwiek porządku prawnym. Dziękuję za rozmowę. Radosław Fogiel. Dziękuję serdecznie. Prawo i Sprawiedliwość, szef, wiceszef. Wiceszef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych był z nami. Dobrego wieczoru życzę. Wzajemnie. To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl.